Tematem mojej prezentacji jest percepcja dźwięków słyszalnych u osób niesłyszących. Może troszeczkę taki przeskok tematyczny, ale mam nadzieję, że wszyscy z chęcią słuchamy tej prezentacji. Jest to temat dość słabo zbadany nawet do dnia dzisiejszego. I jednak kilku badaczy podjęło się badań w tym temacie. Między innymi był to Gezer Ewesz, który był psychologiem i zainteresowała go postać księdza Eugena Sutermeistera, który był głuchy, a mimo to uwielbiał chodzić na koncerty. W związku z czym postanowił zbadać go, czy aby na pewno naprawdę słyszy. I okazało się, że rzeczywiście potrafił rozpoznawać utwory, które już słyszał, potrafił rozpoznawać także nastroje danych utworów. I na tej podstawie Gezer Ewesz stwierdził występowanie czegoś takiego jak zmysł wibracyjny, który już później Jan Wierzchołowski w swojej książce Psychologia muzyki powiązał z pojęciem subcepcji, czyli takiej percepcji nie do końca uświadomionej, a jednak wpływającej na nas. Do bardziej współczesnych badaczy należą Sari Levenen i Dorothea Hondorf, które w 2001 roku udowodniły, że podczas dotknięcia wibrującej słomki u osób niesłyszących uaktywnia się kora słuchowa. I teraz oczywiście myślę, że wszyscy też zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy dwie drogi przewodnictwa dźwięku, czyli przewodnictwo powietrzne, to tradycyjne ucho, zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne itd., a także przewodnictwo kostne, w którym upatruje się właśnie tego zmysłu wibracyjnego. Przewodnictwo kostne w porównaniu do przewodnictwa powietrznego wykazuje spadek około 50-60 dB, to znaczy potrzeba te 50-60 dB więcej, aby odczuć te wibracje, niż w przypadku tradycyjnej tej drogi słuchowej, tego przewodnictwa powietrznego. Jednym miejscem, gdzie przewodnictwo kostne wykazuje spadek tylko 5-10 dB, jest wyrost słodkowaty, czyli tutaj tak rozdrażam uchem. To tak miało być dokładnie. Czyli aby dobrze zrozumieć dalsze wyniki, no, musimy chwilę sobie przypomnieć, czym się zajmują poszczególne płaty. Tak naprawdę interesuje nas płat skroniowy, który zajmuje się słuchem. I teraz metodyka badań, czyli na czym polegały tak naprawdę badania. Przede wszystkim była to ankieta, która umożliwiała pewien podział grupy. Znaczy, może tak, umożliwi to w przyszłości, ponieważ w tym momencie grupa badanych to 5 osób, więc na razie jest za mała, by jeszcze ją dzielić, jednak w perspektywie są dalsze badania. Audiogram i mapa ciała, które były badaniami subiektywnymi, zaraz będę wyjaśnić skąd ten cudzysłów, oraz badanie obiektywne, czyli EEG. Teraz tak, audiogram. Cudzysłów wynika z tego, że zazwyczaj audiogram jest badaniem u osób słyszących i jest badaniem progu słyszenia. Natomiast u mnie był to próg odczuwania wibracji. Jednak bazował na audiometrii tonalnej i nawet pokrywa się właśnie z zakresem częstotliwości badanych, czyli od 125 do 8000 Hz. Taki zakres jest badany, ponieważ jest kluczowy dla zrozumienia mowy ludzkiej. I pokrywa się z zakresem mowy ludzkiej. Dobra. Czyli samo stanowisko premierowego to tak króciutko. Oczywiście głośnik, generator, wzmacniacz, głośnik. Oprogramowanie min EEG, miernik poziomu dźwięku. Badana grupa, jak już wspomniałam, to było 5 osób, z czego 4 miały wyrodzone problemy ze słuchem. Jedna miała głuchotę nabytą ze względu na przyjmowanie leków i stracił słuch w wieku 6 lat. Grupa jedna tak małą ilość osób była zróżnicowana, czyli trafiła się nawet osoba leworęczna, osoba zajmująca się akrobatyką, jedna osoba cierpiąca na astmę. Wspólnym mianownikiem był wiek, czyli 20 do 22 lata i płeć, wszyscy to byli mężczyźni. Więc wyniki badań. Jak chodzi o audiogramy, tak naprawdę audiogram głównie potwierdza tą wartość teoretyczną 50-60 dB, to znaczy
nikt nie zaczął odczuwać wibracji poniżej tego progu 50 dB. Tak, i tutaj jest analiza mapy ciała. Ogólnie przyjmuje się w literaturze, że częstotliwości niskie odbieramy dolnymi partiami ciała, natomiast wyższe idą w górę, najwyższe odbieramy głową. No cóż, ciężko powiedzieć, żeby to się potwierdziło w tych badaniach. Domyślam się, że jest to po prostu kwestia w tym momencie zbyt małej grupy osób, by jednoznacznie przyjąć te wyniki. Trzeba przebadać więcej, by ostatecznie je potwierdzić, by ostatecznie tę tezę potwierdzić, ponieważ jak widać, dla 125 Hz czy dla 250 Hz zdecydowanie mamy wybór górnej części ciała. No a ciężko powiedzieć, żeby to były to tak naprawdę wysokie częstotliwości, prawda? W związku z czym, no tak choćby w przypadku 250 mamy 100% badanych stwierdziło, że odczuwa to właśnie w górnej części ciała, mimo że według teorii powinny odczuwać je bliżej na przykład stóp czy kolan, choćby tutaj pojawia się dwa razy kolan też. Okay. Aby zrozumieć wyniki EEG, musimy sobie przypomnieć właśnie, musimy zrozumieć, jak rozmieszczone są elektrody, to znaczy wszystkie elektrody z oznaczeniem F dotyczą płata czołowego. FP to jest przedczołowy. Tutaj mamy ciemieniowy na pograniczu ciemieniowego potylicznego, potyliczny i to, co jest dla nas kluczowe, czyli wszystkie elektrody z oznaczeniem T, to są elektrody dotyczące płata skroniowego. Są też dwie elektrody referencyjne, które rozmieszczone są na uszach. I tak, jak już mówiłam, używałam do rejestracji programu WinEEG. I tak, obrazki rzeczywiście są piękne, obrazują nam bardzo przyjemnie, w którym miejscu ta aktywność jest. Problem pojawił się jednak ze skalą, ponieważ po prostu brakło skali w programie, aby tak naprawdę tą aktywność dobrze odwzorować. To znaczy tu, gdzie mamy te białe pola, tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się ponad tym dostępnym zakresem. Nie wiemy, który z tych zakresów przeważa, wiemy tylko, że są najbardziej aktywne. W związku z czym musiałam użyć innego programu i skorzystałam z oprogramowania MATLAB. Tak, tutaj mamy jeszcze, została przebadana też referencyjna grupa osób słyszących i osób niesłyszących. Znaczy tak, jak otrzymałam średnią aktywność elektrod? Przede wszystkim, tak jak można było zobaczyć tutaj, podczas ciszy też pojawiała się jakaś aktywność. Trzeba więc było ją wyeliminować, stąd też takie założenie. Akurat na tym może nie widać, ale na większości badań było widać, że ta aktywność w ciszy jest dość równomierna. W związku z czym po prostu odjęłam średnią z tej ciszy od reszty i następnie obliczałam średnie aktywności. Tutaj, żeby porównać właśnie osoby słyszące i niesłyszące, zastosowałam tą samą skalę, która no, tak naprawdę tutaj poza tym, że mówi nam, że ta aktywność jest zdecydowanie wyższa u osób niesłyszących, tak naprawdę nie wnosi nam aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, w związku z czym pozwoliłam sobie te wyniki jeszcze przeskalować dokładniej. No i widzimy rzeczywiście to, czego mogliśmy się spodziewać, czyli te 4 i te 5 biorą tak naprawdę największy udział w analizie tych otrzymywanych dźwięków. Czyli tak jak było w założeniach teoretycznych, jest to płat skroniowy. Oczywiście w tym momencie, no jak mówiłam, grupa jest 5-osobowa, dopiero kolejne badania zostaną przeprowadzone, więc ostateczne statystyki mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze przedstawić. Więc tak, w przyszłości zdecydowanie zostaną przeprowadzone kolejne badania. Zostanie przeprowadzona też analiza, spodziewam na to dokładniejsze grupy, czyli właśnie spróbujemy zastanowić się, czy na tą aktywność ma wpływ na przykład wiek, płeć, uprawianie sportów ekstremalnych, ponieważ takie pytanie też w ankiecie się pojawiało, czy właśnie sposób, może nie sposób, a przyczyna głuchoty. No i mam nadzieję też rozbudować zakres badanych częstotliwości. Dziękuję za uwagę.
instrukcje i zapraszam do zadawania pytań.